Cześć kochani, witam się dzisiaj z Wami w kolejnym filmie i bardzo szybko zrobię Wam haul zakupowy z Rossmana, z tej promocji ostatniej. Jeżeli chodzi o moją opinię, ja jestem zdecydowanie za poprzednimi zasadami. Tutaj nie wszystkie produkty podlegały tej promocji, mimo że przeszłam jakby wszystkie kategorie makijaż, to nie wszystkie były wliczane w tą promocję. Również było tak, że tańsze marki typu Vibo Lovely miały mniejszy rabat, dużo mniejszy w porównaniu do na przykład Maybelline czy L'Oreal, więc osoby, które korzystają z tych właśnie wyższych półek drogeryjnych, jeśli chodzi o kosmetyki, no to na pewno miały super okazję, żeby się zaopatrzyć w te kosmetyki. Jeśli o mnie chodzi, kto oglądał poprzednio filmiki na ten temat tej promocji, to mogliście zapoznać się z tym, co planowałam kupić na tej promocji. Są oczywiście rzeczy, które się tutaj powielą, ale są również rzeczy, które kupiłam jakby nie planując ich, ale jest ich mało, więc zacznijmy, ja Wam to szybko pokażę i jeszcze chciałam powiedzieć, że zapraszam Was na Instagrama, żebyście byli na bieżąco, bo tam będą pojawiały się posty, jeśli chodzi o opinię danego produktu, ponieważ tam jest mi łatwiej dodać post, napisać o nim recenzję, ma też większe grono odbiorców, w sensie chodzi mi, że więcej ludzi pozna moją opinię, więc no chyba o to chodzi, dlatego żebyście byli na bieżąco, zapraszam Was na Instagrama kanału Follow Your Dreams, podłoga Yty. Wszystko pisane razem, tylko oddzielona jest jakby ta podłogą od Yty, więc przejdźmy. Ceny postaram się Wam napisać tutaj, żeby nie trwało to zbyt długo, ponieważ mam tu paragon, ale zanim ja to wszystko znajdę, no to zaopatrzyłam się w 3 tusze do rzęs, każdego z nich, żadnego z nich nie używałam, o tak chciałam powiedzieć, więc Lovely, taki, który ma nam dawać efekt sztucznych rzęs. Zobaczymy, co wyjdzie. Czytałam opinie już po zakupie. Są średnie, kosztował 7 zł około. To, co pamiętam, to Wam powiem. Kosztował około 7 zł. Zobaczymy, będę testowała. Następny z polecenia takiej dziewczyny z Instagrama, więc Lovely, ten z dodatkiem wosku ryżowego, około 8 chyba 20. Jak widać, pamiętam ceny, więc spoczko. I ostatni tusz, to jest dla mnie ogromny test i ogromna promocja. Maybelline Total Temptation. On był przeceniony aż z 40 zł na 12 bez grosza. Także będę go testować. Każdy z tych 3 tuszy to będzie dla mnie test. Także właśnie dlatego zapraszam Was na Instagrama. Kupiłam coś, co planowałam, czyli Maybelline Color Tattoo. Tutaj była znowu ogromna promocja, ponieważ normalnie ten produkt kosztuje 28,99, a teraz kosztował niecałe 9 zł, także naprawdę super. I ja będę tego produktu używała, tak jak mówiłam, do brwi jako pomadę. Następnie taka mała pomadka z Eveline Oh My Kiss Lipstick numer 7. Tak ona wygląda i jest, słuchajcie, to pomadka, która ma kolor, ale też nawilża nasze usta. Ona nie jest matowa, jest w kolorze takiego brudnego różu, ten kolorek 7, znaczy. Dzisiaj ją testowałam, nie dodawałam zdjęcia na Instagram, znaczy dodawałam, ale nie oznaczyłam, więc nie wiecie, że to ta. Na bieżąco będziecie tam, zdjęcie się na pewno pojawi. Kupiłam jeden podkład z Bielendy, ponieważ cena nie była aż tak korzystna, tak jak mówiłam we vlogu, poprzednia promocja na ten podkład bardziej się opłacała niż ta, która była jakby teraz. On kosztował 7,80, pomadka kosztowała niecałe 10 zł. Kupiłam korektor z Lovely, chociaż polowałam na ten drugi, ale nie było w moim Rossmanie. Kolorek 01 i to jest ten Lovely Jumbo kamuflaż, o ten, w kolorku 01. On był dla mnie taki średni, ponieważ troszkę ciemniał. Ja pod oczy rzadko używam korektora, ale głównie potrzebuję go do robienia cut crease, także myślę, że będzie ok, zobaczymy jeszcze. Ostatni, przedostatni sorki produkt to jest Lovely puder korygujący. Nie planowałam go kupić. Ma 10 gram, przepięknie pachnie, nie używałam, będzie dla mnie test. Zobaczymy też również, jak się sprawdzi. I ostatni produkt, który planowałam kupić, jest to rozświetlacz z Eveline, kolorek 01 Glow and Go. Kosztował 12,99 już po promocji, także to też będziemy testować. Ja używałam go dzisiaj, ale zdjęcia nie robiłam, także zdjęcie na pewno się pojawi, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda. Jest to raczej taki chłodny odcień, ale efekt robi naprawdę bardzo ładny. Można by porównać do My Secret. To by było na tyle. Haul nie jest zbyt duży. Średnio jestem zadowolona z nowych zasad tej promocji. Dajcie znać, co Wy na ten temat myślicie. Dajcie znać również, czy Wy skorzystaliście z tej promocji. Jeżeli tak, to podzielcie się w komentarzach, co zakupiliście. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. No i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!